tej edycji mamy nie tylko wykładowców z Politechniki Opolskiej, ale także przedstawicieli instytucji zewnętrznych. Okazuje się, że bardzo chętnie chcą z nami współpracować także ludzie z otoczenia Politechniki Opolskiej i sami zgłaszają się do nas z propozycjami wykładów. W związku z tym w tej edycji 4 wykłady prowadzone przez naszych wykładowców, a 2 prowadzone przez przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy i 1 przez przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego. Dzieci są otwarte i że chcą się czegoś ciekawego dowiedzieć i że były pod wrażeniem tych niektórych zdjęć, które prezentowałam w trakcie wykładu. Dotyczył potęgi mikroorganizmów, a więc wykorzystania mikroorganizmów w procesach przemysłowych, w procesach wytwarzania leków, farmaceutyków, środków spożywczych. Studenci są bardzo zaangażowani na dziecięcej politechnice. Chcą dużo wiedzieć, chcą podzielić się też swoimi wiadomościami, które posiadają, a posiadają ich znacznie więcej niż sądziłam. No, mikroorganizmy to są takie malutkie organizmy, bakterie. One, jest ich naprawdę wiele rodzajów, służą do różnych rzeczy. Niektóre są, po prostu żyją, inne są wykorzystywane, jak na przykład drożdże są wykorzystywane w robieniu ciast. Są takie mikroorganizmy, które wywołują choroby. Są takie, które też pomagają zwalczać te choroby. Temperatura wody do drożdży ma znaczenie, bo jak jest niższa, to jak jest wyższa, to jest chyba więcej piany, a jak jest niższa, to jest mniej.